Dziękuję Ojcu Świętemu za zaufanie, jakie mnie obdarzył, i proszę Pana, by zawsze był blisko mnie na tym wysokim stanowisku. Kilka godzin później stracił życie. Into custody yesterday when police arrived on the scene. So, talk to us about what police are sharing about this investigation, Megan. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zwykle zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie. Tam staram się na bieżąco informować o postępach w pracy nad kolejnymi filmami. Aczkolwiek ostatnio też zapominam wspomnieć, że jest tam trochę spamu tanecznego, więc jeżeli kogoś taka tematyka nie interesuje, no to niech tam nie wchodzi. Zwłaszcza, że od września zaczyna się nowy sezon i spamu tanecznego będzie co niemiara. Zapraszam również na Spotify, gdzie odcinki również pojawiają się w formie wideo, natomiast z niewielkim opóźnieniem. A historia, o której Wam dzisiaj opowiem, jest porażająca. Trochę skomplikowana, dlatego odcinek jest troszeczkę dłuższy, pozornie rozwiązana, ale czy na pewno to już ocencie sami. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania odcinka. Alois Estermann urodził się 29 października 1955 roku w Szwajcarii. Pochodził z niemieckojęzycznego kantonu Lucerna, dorastał w rodzinie rolniczej. Był najstarszym z piątki rodzeństwa. W 1975 roku ukończył szkołę biznesu w Lucernie, uzyskując tytuł naukowy w dziedzinie handlu. W latach 1975-76 Esterman uczęszczał do szkoły oficerskiej Armii Szwajcarskiej w Thun. Później osiągnął stopień porucznika jako szwajcarski oficer rezerwy. W 77 Esterman służył krótko w papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. Następnie poleciał do Argentyny, gdzie mieszkał przez dwa kolejne lata. Latem 1980 roku ponownie wstąpił do Gwardii Szwajcarskiej już jako oficer. Jego spore doświadczenie sprawiło, iż znalazł się w bliskim otoczeniu Ojca Świętego. Dbał o bezpieczeństwo papieża przy okazji publicznych wystąpień. 13 maja 81 roku dzień zapowiadał się jak każdy inny. Tego pogodnego popołudnia odbywała się cotygodniowa środowa audiencja generalna. Ojciec Święty w swoim odkrytym papamobile Zataczał drugie koło wśród wiernych, zebranych na placu Świętego Piotra. Nagle z tłumu nieoczekiwanie padły strzały, a Ojciec Święty osunął się na podłogę pojazdu. Esterman był jednym z pierwszych, którzy rzucili się na pomoc papieżowi. Alois, sam ryzykując życie, zasłonił Ojca Świętego własnym ciałem. Gdy po wyzdrowieniu Jan Paweł się o tym dowiedział, zaczął uważać Estermana za przyjaciela. I człowieka szczególnego zaufania. W 1983 otrzymał awans do stopnia majora, a następnie podpułkownika. Esterman stał się zaufanym człowiekiem papieża, a jego kariera rozkwitała. Esterman był zakochany w orok starszej Gladys Meza Romero. Gladys urodziła się w 1944 roku w niewielkiej miejscowości w północno-wschodniej Wenezueli. Przyszła na świat jako trzecie dziecko z dziewięciorga rodzeństwa. Gdy dorosła, przeprowadziła się do stolicy Caracas w poszukiwaniu lepszego życia. Gladys była niezwykle urodziwa. Cieszyła się powodzeniem płci przeciwnej. i magnetyzm i nietuzinkowa aparycja sprawiły, że w młodym wieku została modelką. Jednak porzuciła karierę na rzecz pracy w policji. Zresztą była znana w kraju. Z faktu, iż została pierwszą w historii kobietą policjantką w Wenezueli. Niestety w sieci na próżno szukać na ten temat bardziej szczegółowych informacji. Mam tylko nadzieję, że jej osoba nie została pomylona z Gladys Moss, która była pierwszą kobietą w szeregach brytyjskiej policji. Z ciekawostek, jakie natomiast znalazłem, szukając informacji o Gladys w kontekście policji wenezuelskiej, to fakt, iż policjantki w Wenezueli. Z racji dużej przestępczości i niebezpieczeństwa, pełnią jedynie służbę dzienną. Co do związku Romero z Estermanem, źródła również zdają się rozmijać. Pewien jest fakt, iż poznali się w Rzymie. Jedna wersja mówi o spotkaniu w szkole językowej, inna o modowej podróży Gladys, podczas której miała poznać przyszłego męża. Niedługo potem wenezuelski minister spraw wewnętrznych. Wysłał Romero na delegację do Włoch, gdzie finalnie zamieszkała na stałe. Romero i Esterman pobrali się w 1983 roku. Gladys poszła na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego i Cywilnego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Następnie dostała pracę w ambasadzie wenezuelskiej przy Watykanie. Para starała się o dziecko. Niestety w 1996 roku Gladys poroniła. Estermanowie nie doczekali się potomstwa, ale nigdy nie porzucili marzenia o dziecku. Kontynuowali starania, mimo iż Gladys była już po czterdziestce i szanse na zajście w ciążę malały z każdym rokiem. Małżeństwo mieszkało w Koszarach, w specjalnym apartamencie przeznaczonym dla gwardii szwajcarskiej. Jej mąż piął się w szczeblach kariery w armii. Ona kontynuowała swoją pracę w ambasadzie. Para uchodziła za niezwykle religijną, dlatego doskonale odnajdywali się w watykańskim świadku. Alois był niezwykle szanowany w stolicy Piotrowej, razem z żoną brali udział w wielu dyplomatycznych wydarzeniach. Małżonka ambasadora Wenezueli opisywała Gladys jako osobę o niezwykłych cechach, dystyngowaną zawsze elegancką, której uśmiech. Zarażał. Para przez lata zacieśniała więzy towarzyskie i miała wielu wpływowych przyjaciół w kraju. Cedric Torney urodził się 24 czerwca 1974 roku w szwajcarskim kantonie Walej. Razem ze swoimi dwiema siostrami dorastali w niewielkiej miejscowości w Szwajcarii. Cedric był pogodnym dzieckiem, otwartym i towarzyskim, opiekuńczym względem swoich sióstr. Które niewątpliwie darzył ogromnym uczuciem. Lubił uprawiać sport i aktywnie spędzał czas. Grywał w hokeja, piłkę nożną, miał również ogromne zamiłowanie do gór, wspinał się w lokalnej grupie alpinistycznej. Uchodził za wzorowego syna, który stronił od kłopotów. Po Popołudnia i wieczory spędzał w domu z najbliższymi. Muget, mama Cedrica, nigdy nie miała z nim problemów. Gdy syn oznajmił, że chce wstąpić do gwardii szwajcarskiej, posmutniała. Nie tylko nie była zadowolona z rozłąki, ale też nie do końca wiedziała, z czym wiąże się wyjazd do Watykanu. Obawiała się, że zostanie księdzem. Gwardia Szwajcarska to najmniejsza i najstarsza armia świata. Powstała w 1505 roku na polecenie papieża Juliusza II. Wojsko obecnie liczy 135 żołnierzy. W ich szeregi przyjmuje się jedynie katolickich obywateli Szwajcarii. W momencie zaprzysiężenia muszą być kawalerami o nieskalanej opinii. Cedric pasował tam idealnie. W 1995 roku w wieku 20 lat wstąpił w szeregi armii. Tornej nawet w koszarach nie porzucił sportu. Był znany z organizowania turniejów stołowym, bilardzie i piłce nożnej. Jego drużyna zajęła nawet pierwsze miejsce, a on szczycił się tytułem króla strzelców. Dwa lata szybko minęły. W sierpniu 97 roku został awansowany, co wiązało się nie tylko z podwyżką, ale i ze zmianą apartamentów w koszarach, z czego Cedric niezwykle się cieszył. Wszystko zdawało się układać w tamtym czasie był zaręczony z Walerią. Planowali wspólną przyszłość. Mówi się, że Estermanowi nie było po drodze z tornejem. Jeden z gwardzistów miał nawet stwierdzić, że Cedric dogadywał się z każdym prócz Aloisa. Jak zwykle, źródła w tym temacie się rozmijają. Jedne opisują Cedrica jako grzecznego, kulturalnego młodzieńca, inne natomiast nazywają go czupurnym ancymonem bez krzty szacunku. Alois natomiast uchodził za choleryka, służbistę i religijnego fanatyka. Esterman miał być jedynym, który sprzeciwił się awansowi Sedrika. Mówi się, że zdarzało mu się karać torneja surowiej względem innych gwardzistów za to samo przewinienie. W lutym 1998 roku Torney złamał jedną z wielu zasad panujących w gwardii, spędzając noc poza koszarami bez uprzedniego pozwolenia. I o ile była to zasada często łamana przez kolegów, Cedric miał ponieść surową karę za niesubordynację. Kolejnego dnia Esterman, dowiedziawszy się o zajściu, wystosował oficjalny list dyscyplinujący. Co za tym szło, Cedric miał zostać pozbawiony otrzymania medalu Benemerenti i być wydalony z gwardii. W koszarach szeptano, że kara była zbyt surowa i niewspółmierna do czynu. Taki obrót sprawy niewątpliwie rujnował karierę Cedrica. Chłopak czuł się niesprawiedliwie potraktowany. On i kilku francuskojęzycznych kolegów gwardzistów wyrazili swój protest względem niejednakowego traktowania w koszarach. Esterman, pod naporem, finalnie miał się wycofać z kary. Ponadto, od jakiegoś czasu w szeregach trwał konflikt między francusko- i niemieckojęzycznymi gwardzistami. Ci pierwsi czuli się gorzej traktowani. Esterman, posługujący się na co dzień językiem niemieckim, miał faworyzować niemieckojęzycznych gwardzistów. Miał to być również kolejny z powodów ogólnej niechęci do Cedrika, który posługiwał się językiem francuskim. Ceremonia rozdania odznaczeń miała mieć miejsce 6 maja. Cedric nie krył podekscytowania. Było to niewątpliwie ważne wydarzenie w jego karierze. Na tyle znaczące, że na ceremonii miała pojawić się rodzina i przyjaciele. Zasadnicza służba w Gwardii Szwajcarskiej trwa dwa lata. On miał za sobą już ponad trzy. Był dumny, że wytrwał w swoim postanowieniu. Mijały kolejne tygodnie i zdawało się, że problemy Cedryka dobiegły końca i wszystko wróciło na właściwe tory. Niestety, do czasu. Na dwa dni przed ceremonią opublikowano oficjalną listę osób, które miały być udekorowane odznaczeniem 6 maja. Na liście jednak nie było Sydrika. Chłopak był rozczarowany. Przyjaciele z Francji potwierdzili już swoją obecność, a on miał od tak zostać pozbawiony odznaczenia, które należało się każdemu gwardziście po trzech latach służby. Czuł się upokorzony bo przecież historia gwardii nie znała podobnego przypadku. 4 maja służba dla Cedryka była ciężka. Nie tylko z racji nieprzyjemnej pogody, ale również niesmaku, jaki chłopak odczuwał po zobaczeniu listy. Patrzył na rzymską skąpany w deszczu. Wyglądało to tak, jakby nawet stolica Piotrowa roniła łzy w jego sprawie. Po służbie Cedric wrócił do apartamentu. Przebrał się w cywilne ubrania i rozgoryczony napisał list do matki. Pełen żalu dokument będzie później wielokrotnie analizowany. Następny miał narzucić czarną marynarkę i uzbrojony w pistolet służbowy udać się do mieszkania Estermana. Kilka godzin wcześniej, Esterman został awansowany na szefa gwardii szwajcarskiej. Było to najwyższe możliwe wyróżnienie w szeregach gwardii. Jak sam powiedział chwilę po nominacji, Dziękuję Ojcu Świętemu za zaufanie, jakim mnie obdarzył, i proszę Pana, by zawsze był blisko mnie na tym wysokim stanowisku. Od południa spływały gratulacje, zarówno telefoniczne, jak i osobiste. Wieczorem Estermanowie zorganizowali wykwintną kolację we dwoje. Otworzyli wino i wspólnie świętowali awans. Wieczorem 4 maja Cedric zapukał do mieszkania Estermanów. Drzwi otworzyła Gladys. Wyraźnie zdziwiona nieoczekiwaną wizytą gwardzisty, jednak jak każdego i jego przywitała szczerym uśmiechem. Zresztą uśmiech nie schodził jej z twarzy cały dzień z racji awansu Aloyza. Wino delikatnie buszowało w jej głowie. Wpuściła chłopaka do środka i dała znać ręką mężowi, że ma gościa. Esterman akurat odbierał kolejne gratulacje telefoniczne. Nieoczekiwanie tornej wyjął pistolet i bez zastanowienia oddał dwa strzały w stronę Aloiza. Pierwsza kula dosięgła policzka, a druga trafiła w lewe ramię. Pocisk przerwał rdzeń kręgowe. Alois natychmiast tracił przytomność, a jego pozbawione już życia ciało upadło na podłogę z impetem uderzając głową o posadzkę. Jak się później okaże, zginął na miejscu. Do pokoju biegła Gladys. W jej stronę również oddano dwa strzały. O ile pierwsza kula była chybiona i zostanie później odnaleziona w windzie za kobietą, to kolejna okaże się już śmiertelna. Gladys oparła się o ścianę i osunęła na podłogę. Następnie Cedric klęknął, włożył pistolet do buzi i pociągnął za spust. Skinął na miejscu. Wszystko rozegrało się w przeciągu kilku minut. A potem nastała cisza. Około dziewiątej wieczorem siostra Anna Lin Meyer ze zgromadzenia sióstr Opatrzności Bożej usłyszała dziwne odgłosy dochodzące z mieszkania sąsiadów. Bardzo ją to zaniepokoiło zwłaszcza, że wieczory w budynku były zwykle spokojne. Dziwne, pomyślała. Wyszła na korytarz i rozpoczęła swego rodzaju obchód. Nieoczekiwanie zauważyła, że drzwi do mieszkania Estermanów były otwarte, a po podłodze ciągnęła się czerwona stróżka, która przypominała krew. Czym prędzej zażyła do środka, i oczom ukazał się przerażający obrazek. Mieszkanie Estermanów zostało natychmiast zabezpieczone przez żandarmerię. Policja włoska nigdy nie została wpuszczona do środka. Zresztą nie była nawet od razu poinformowana o zajściu, co kłóciło się z ogólną praktyką. Włoskie służby zwykle ściśle współpracowały z Watykanem, który nie dysponował nawet technikami kryminalnymi ani sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia śledztwa. Jednak nie tym razem. Już trzy godziny po zbrodni około północy wydano zdawkowe oświadczenie o szaleństwie młodego gwardzisty i rozszerzonym samobójstwie. Teza dość odważna, zwłaszcza, że postawiona bez większych oględzin oraz sekcji zwłok. Krótko po północy przed Watykanem pojawili się pierwsi fotoreporterzy, ale żelazna brama świętej Anny była już od jakiegoś czasu zamknięta. Jedyne, czego mogli być pewni na tamten moment, to nazwiska ofiar. Do dziś wątpliwości budzi fakt, iż nikt z sąsiadów nie słyszał strzałów. Siostra wspomniała jedynie o nietypowym hałasie, który ją zafrapował. Tornej nie użył tłumika, przynajmniej go przy nim nie odnaleziono. Na stole stały cztery kieliszki z winem, co by świadczyło, że Estermanowie nim zginęli, mieli jeszcze jakiś gości. Miejsce zbrodni zostało praktycznie zadeptane. Zaraz po zdarzeniu w mieszkaniu pojawiło się blisko 20 osób, duchownych i świeckich. Navarro Wals, Monsignor Giovanni Battistare, szef Wydziału Spraw Ogólnych w Sekretariacie Stanu w Radzie Ministra, jego współpracownik Pedro Lopez Quintana, inspektor generalny watykańskiej policji i jego zastępca Bonarelli. Wszyscy oni kluczyli między ciałami. Giovanni Battistare miał nawet częstować zgromadzonych pralinkami. Co więcej, mieszkanie zostało szybko uprzątnięte, ciała przestawione, a kieliszki ze stołu umyte. Gdy sędzia śledczy Murone przybył na miejsce, wszystko było już poprzestawiane. Z kilku zachowanych zdjęć miejsca zbrodni da się zauważyć, iż denaci byli przesuwani. To samo tyczy się niektórych mebli w mieszkaniu małżeństwa. Nikt z zebranych na miejscu zdarzenia nie miał przy sobie rękawiczek, odzieży ochronnej ani żadnego zabezpieczenia na obuwie. W realnej nocy padał silny deszcz. Podłoga była pokryta śladami butów odwiedzających. Nie pobrano odcisków palców ani próbek krwi. W gruncie rzeczy nie zrobiono nic, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Sekcja zwłok odbyła się w krypcie Kościoła Świętej Anny, mimo iż na miejscu czekała karetka włoskiego pogotowia, która mogła przewieźć zwłoki bezpośrednio do szpitala. Ubranie Cedrika zostało natychmiast spalone a rodzina otrzymała tylko część jego rzeczy osobistych. Rankiem następnego dnia w kaplicy Gwardii Szwajcarskiej wystawiono trzy trumny z ofiarami poprzedniej nocy. Trumna Estermana była przyozdobiona hełmem z białym pióropuszem. Niedługo potem w kaplicy pojawił się Jan Paweł II. Chciał pomodlić się za ofiarę. Mimo iż dowiedział się o zdarzeniu jeszcze przed północą, to nadal nie dowierzał, co się wydarzyło. Miał określić Estermana jako człowieka wielkiej wiary i niezłomnego oddania na służbie. Leostorne powierzył natomiast miłosierdziu boskiemu. Rodzice Estermana również nie dowierzali. Przylecieli do Rzymu, aby razem z nim świętować awans i pękać z dumy, jak sen prowadzi do filadę 6 maja, a stali nad dwiema trumnami. To było jak zły sen. Wszystkie uroczystości zostały odwołane. Flagę państwową opuszczono do połowy. Cały Rzym opłakiwał ofiary. Msza żałobna za małżeństwo Estermanów odbyło się w Bazylice Świętego Piotra, zaszczyt dotąd niespotykany dla świeckiej osoby. Odprawił ją sam kardynał Sodano, w towarzystwie 15 innych kardynałów i trzydziestu biskupów. Torneja nie pochowano w Watykanie. Matka Cedrica, pani Muget, dowiedziała się o śmierci syna kolejnego dnia. Głos po drugiej stronie słuchawki usilnie odwodził ją od przyjazdu do stolicy Piotrowej. W Rzymie podobno nie miało być już miejsc w hotelach. Argument kuriozalny w obliczu tragedii, jaka spotkała matkę. Osoba telefonująca oznajmiła, że ciało jej syna gnije, a głowa została oderwana od tułowia. Bezduszność w tym paradoksalnie uduchowionym miejscu porażała. Matka nie posłuchała. Czym prędzej przyleciała do Rzymu i uczestniczyła w mszy żałobnej, która miała miejsce w kościółku świętej Anny, matka już po transporcie ciała do Szwajcarii zorganizowała synowi pogrzeb na cmentarzu w rodzinnej parafii. Kolejnego dnia po tragedii o 13.30 zorganizowano wyczekiwaną przez wszystkich konferencję prasową. Do reporterów przemawiał na Wals powołując się na przeprowadzoną niedawno sekcję zwłok, nakreślił przebieg zdarzeń, który, zdaniem Watykanu, jest jedyną słuszną wersją wydarzeń. Jak to ujął, Watykan ma moralną pewność co do przebiegu zdarzenia. Forsowana hipoteza sugerowała, iż Cedric nawiedził Estermano feralnego wieczora. Małżeństwo zasiadało akurat do kolacji, świętując awans. Na stole stało wino i świeca. Usłyszawszy dzwonek, Gladys pospieszyła, by sprawdzić, kto ich niepokoi. Gdy tylko uchyliła drzwi, Cedric otworzył ogień. Używając swojego służbowego pistoletu, pozbawił życia Estermana, a następnie w głębi mieszkania oddał strzały w kierunku Gladys. Później uklęknął, włożył lufę do ust i wystrzelił. Motywem przedstawionym przez Watykan było szaleństwo torneja i chęć zemsty. Na poświadczenie ujawniono listę Trika do matki, w którym pisał, iż po trzech latach, sześciu miesiącach i trzech dniach, w których zaznał wszystkich tych niesprawiedliwości, odebrano mu to, na czym tak bardzo mu zależało. Jednak czy odznaczenie, którego go pozbawiono, było na tyle ważne, by posunąć się do tak strasznych czynów i do tego odebrać sobie życie? Navarro wals określił czyn jako zabójstwo w afekcie, na patrzału. Jednak czy sprawca w napadzie szału myślałby o tym, aby usiąść i napisać list pożegnalny? Rodzina podkreśla, że Torney nie wiązał swojej przyszłości z Gwardią Szwajcarską. Był szczęśliwie zakochany. Razem ze swoją narzeczoną Walerią planował ślub. Rozmawiali również o dziecku i powrocie do Szwajcarii. Cedric miał już nawet pomysł na to, czym mógłby się zająć po przyjeździe do kraju. Chciał pracować w tamtejszym banku. Kilka tygodni wcześniej zaangażował się w program, który polegał na pomocy finansowej dzieciom w Ameryce Południowej. Para miała także zorganizowane wakacje. Matka znała syna najlepiej. Biorąc pod uwagę plany, jakie miał poza Watykanem, na pewno machnąłby ręką na brak odznaczenia, by co najwyżej chodził z truty kilka dni. W lutym 1999 roku, 9 miesięcy po zbrodni, Watykan wydał oficjalny, dziesięciostronnicowy raport. Był on analizą dziesięciu ekspertów z lekarzy sądowych, pięciu raportów policyjnych oraz 38 protokołów przesłuchań. Potwierdzono w nim początkowe przypuszczenia. Uznano Sedrika winnym zabójstwa dwóch osób. W moczu chłopaka wykryto śladowe ilości marihuany. Zakładano, że była ona pośrednią przyczyną furii i paranoi chłopaka, która doprowadziła do tragedii. Jednak, co warto zaznaczyć, marihuanę wykryto jedynie w moczu denata, nie w jego krwi. Badając obecność konopi indyjskich w organizmie, bierze się pod uwagę stężenie kanaboidu THC, jak możemy przeczytać na portalu medicina.pl. THC utrzymuje się w tkankach organizmu przez różny czas, w zależności od dawki i częstości spożywania marihuany. W moczu i ślinie metabolity THC utrzymują się od 1 do nawet 30 dni. W krwi sprawdza się obecność konopi od kilku godzin do mniej więcej 2 dni, chociaż zdarza się, że badanie wykryje obecność metabolitów THC nawet po 20-25 dniach. Brak obecności THC w krwi potwierdza, że Cedric w chwili popełnienia zbrodni nie był odurzony działaniem konopi. Niewykluczone jest jednak, że tornej zażywał ją okazjonalnie, stąd THC w moczu chłopaka. Autopsja wykazała również guza w głowie Cedrika. Torbiel wielkości gołębiego jaja znajdowała się w lewym płacie czołowym mózgu denata. Założono, iż ucisk torbieli mógł spowodować niewytłumaczalne zachowanie sprawcy. Fucci i Arcudi, którzy byli profesorami anatomii, optowali za takim wytłumaczeniem. W raporcie czytamy, iż w zdarzeniu brał udział tzw. świadek pośredni. Esterman chwilę przed utratą życia rozmawiał przez telefon. Watykan nie ujawnił personaliów rozmówcy. Ktoś z bliskiego otoczenia Estermana zatelefonował około 20:46, aby prawdopodobnie pogratulować mu awansu. Telefon odebrała Gladys, zamieniła kilka słów z rozmówcą, a następnie poprosiła Aloisa do aparatu. W pewnym momencie rozmowa się urwała. Rozmówca miał wrażenie, że Alois przyłożył słuchawkę do piersi. Tak, aby nie było słychać, co się dzieje w mieszkaniu. Zastanawiający jest jednak fakt, że świadek nie słyszał wystrzałów ani nawet krzyków Gladys. Mężczyzna, nie słysząc dłuższy czas Estermana w słuchawce, sam się rozłączył. Według raportu, Cedric został uznany za narkomana, który w amoku pozbawił życia Estermana. Dodatkowo jego niepoczytalność miała być spowodowana uciskiem torbieli w mózgu. Raport wskazywał również treść listu napisanego przez Cedrika jako dowód ogarniającej go paranoi. Dokument kwituje konkluzja, iż Torney pozbawił życia Estermana z chęci zemsty. W zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Gladys była natomiast przypadkową ofiarą zajścia. Co ciekawe, sędzia śledczy Watykańskiego Trybunału Morone nie miał doświadczenia w sprawach kryminalnych. Co również może rzucać cień na wyniki raportu, który zdaje się być pozbawiony głębszej analizy zajścia. W Rzymie szeptano, iż Alois Esterman był ukrytym homoseksualistą. Tę śmiałą tezę wysuwa w swojej książce Brytyjczyk John Follen. Jest to wynik czteroletniego prywatnego śledztwa dziennikarza, który na co dzień mieszka w Rzymie. Książka Miasto Sekretów. Odsłania intymną stronę gwardii szwajcarskiej, gdzie relacje homoseksualne nie są czymś odosobnionym. Teoria zakłada, że Esterman miał nawiązać romans z 23-letnim Cedrikiem Tornejem w tajemnicy przed żoną. Sekretny skok w bok miał trwać blisko dwa lata. Młody chłopak liczył tym samym na szybką karierę w gwardii szwajcarskiej. Jednak gdy Esterman nie chciał spełnić żądań Cedrika, ten miał się zemścić za bycie wykorzystanym. Inna wersja mówi o tym, iż Esterman nakrył kochanka z kimś innym na intymnej schadca. W odpowiedzi na zdradę miał uprzykrzać życie Cedrika i hamować jego awans, co doprowadziło do krwawej zemsty. Gladys miała być jedynie przypadkową ofiarą ataku oraz przykrywką Estermana. Matka Cedrika nigdy nie zaakceptowała treści raportu. Nie wierzyła też w homoseksualne skłonności Cedrika, który był przecież szczęśliwie zakochany w Walerii. Para planowała w niedługim czasie ślub. Kobieta nie wierzyła również w winę syna. Ona i rodzina byli zdania, że Watykan zatuszował sprawę i zrobił z jej syna kozła ofiarnego. Muget podważała również autentyczność listu rzekomo napisanego do niej przez Cedrica. Przede wszystkim papier, na którym został on sporządzony, różnił się od tego, na jakim zwykł pisać i wysyłać do niej listę sen. Papier listowy pochodził z sekretariatu stanu i był zarezerwowany jedynie do korespondencji wewnętrznej. Co więcej, gwardziści nie mieli do niego dostępu. Czy ktoś działający w Amoku dołożyłby starań, aby sporządzić list na trudno dostępnym papierze? Cedric napisał, że był w gwardii 3 lata, 6 miesięcy i 6 dni, gdy w rzeczywistości służył miesiąc krócej. Jej syn był skrupulatny i przywiązywał wagę do szczegółów. Na pewno by się nie pomylił co do dat. Ponadto datę listu autor zapisał cyframi. Podczas gdy jej sen zawsze pisał nazwy miesięcy słownie. Co więcej, treść w języku francuskim zawiera kilka błędów ortograficznych, co również było niepodobne do Cedrika, który francuskim posługiwał się biegle. Co zastanawiające, list został zaadresowany na drugie nazwisko matki po byłym mężu. Syn po separacji rodziców adresował korespondencję na nazwisko panieńskie. Na kopercie widniał też jego numer telefonu, nigdy wcześniej go nie umieszczał. Na prośbę matki list został zbadany przez grafologa. Jego zdaniem nie mógł być napisany ręką Cedrika. W liście nie było również mowy o siostrach chłopaka, z którymi był silnie związany, ani żadnej wzmianki o przyszłej żonie, z którą planował wspólną przyszłość. Jakiś czas później do mediów przedostała się treść listu. Czytamy w nim między innymi. Mamusiu, mam nadzieję, że mi wybaczysz to, co zrobiłem, ale to oni mnie do tego zmusili. W tym roku miałem otrzymać odznaczenie, ale odebrano mi ten przywilej. Po trzech latach, sześciu miesiącach i sześciu dniach znoszenia niesprawiedliwości pozbawili mnie czegoś, na co zasługiwałem. Przepraszam, że zostawiłem was z tym wszystkich samych ale obowiązkiem nie wzywają. Buziaki dla najwspanialszej mamy pod słońcem. Kogo miał na myśli tornej zwracając się do nich? Muget kwestionowała również ostatni zwrot, twierdząc, że syn nigdy by w ten sposób jej nie określił i ubrałby to w inne słowa. Cztery miesiące po zbrodni do matki został wysłany seminariusz sekretarza nuncjatury w Szwajcarii. Kobieta opowiedziała dziennikarzom, iż mężczyzna zapytał, jak dużo wie na temat sprawy i co planuje z tą wiedzą zrobić. Jak powiedziała, wręczył mi różaniec i zagroził w imieniu swoich przełożonych, że powinnam przestać dopytywać o okoliczności śmierci syna, a raczej pomyśleć o żyjących córkach. Dodał, że jest pewien, iż nie chciałabym, by im się coś złego przytrafiło. Personalia seminariusza do dziś pozostają tajemnicą. Matka Cedrica napisała przejmujący list do papieża, który złożyła na ręce biskupa Stanisława Dziwisza i prałata Mieczysława Mokrzyckiego, ale nigdy nie trafił na biurko Ojca Świętego. Kobieta napisała kolejny, ale i na ten nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Kobieta wynajęła jednego z najlepszych szwajcarskich prawników. I rozpoczęła walkę o prawdę i dobre imię syna. Na wniosek prawnika zarządzono ekshumację zwłok w celu powtórzenia badań. Ustalenia kolejnej sekcji stawały się zaprzeczać ustaleniom z Watykanu. Przede wszystkim chłopak zginął od pocisku kalibru 9 mm. Pistolet, którym się posługiwał, i który zabezpieczono na miejscu, wystrzeliwuje kulę kalibru 7,62 mm. Cedric miał również wybite zęby, co miało świadczyć o tym, że ktoś z ogromną siłą włożył lufę pistoletu do szczęki chłopaka. Jednak należy pamiętać, że wystrzałowi zawsze towarzyszy odrzut. Zęby mogły zostać wybite na skutek odrzutu po wystrzale. Niestety w sieci na próżno szukać szczegółowego opisu obrażeń, dlatego trudno mi jest obiektywnie ocenić ten argument. Niemniej jednak, dalej czytamy, iż uszkodzenia szczęki miały powstać na skutek luchwy, której grubość pozwala na wystrzelenie pocisku kalibru powyżej 9 mm. Nie mogła to być więc broń służbowa Sedrika. Biegli zakwestionowali również odległość, z której oddano strzał. Co za tym idzie, hipoteza o samobójstwie nie wchodziła w grę. Patolodzy nie znaleźli również śladu torbieli, która miała upośledzać zdolności poznawcze Cedrika. Jednak guz mógł zostać usunięty podczas pierwszej sekcji w celu na przykład zbadania. Niestety ten wątek nadal pozostaje niewyjaśniony i podważa istnienie guza. Jednak chyba najbardziej zastanawiające było odkrycie krwi oraz śliny w płucach Denata. Fakt ten bowiem wyklucza samobójstwo. Cedric, w chwili oddania strzałów w głowę, był już nieprzytomny. Krew w płucach znalazła się w wyniku urazu czaszki w okolicy kości skroniowej. Rozerwanie aorty odcięło dopływ tlanu do mózgu na jakieś 20 minut przed zgonem. Krew w płucach nie jest również wynikiem pośmiertnych śladów opadowych. Gdyż takowe wyglądałyby inaczej. Zresztą kwestionowany jest również sam fakt upadku ciała do przodu, gdyż pod wpływem wystrzału Cedric powinien polecieć do tyłu. Na dodatek kąt wlotowy pocisku miał sugerować, iż strzał padł z góry, co kłóciło się z wersją o samodzielnym strzale w usta, ale potwierdzało fakt upadku ciała do przodu. Jest też kwestia godziny zgonu poszczególnych ofiar. Watykańska służba sanitarna, już po obdukcji zwłok, miała określić zgon Cedrica między godziną 20.30 a 21.00 wskutek rany postrzałowej. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, śmierć Estermana nastąpiła krótko po godzinie 21.00. Można zatem założyć, że Torney był pierwszą ofiarą. Jednak fakt ten nie został nigdy przebadany. Krótko po wynikach sekcji, mama Cedrika z pomocą adwokata zorganizowała konferencję prasową, na której wspólnie poinformowali, iż mają dowody obalające dotychczasową wersję wydarzeń. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach szwajcarskich. Matka zwróciła się również bezpośrednio do Watykanu o udostępnienie akt, ale spotkała się z odmową. Na wniosek adwokata przesłuchano gwardzistów szwajcarskich. Z ich opowieści wyłaniał się obraz Cedrica oddanego sprawą bezpieczeństwa papieża. Mimo swojej dość krótkiej kariery miał dostrzec rażące luki w systemie ochrony Jana Pawła II. Miał również wyjść z inicjatywą kilku rozwiązań, które miały poprawić bezpieczeństwo papieża. Między innymi postulował, aby gwardziści szwajcarscy byli zawsze wyposażeni w broń palną, i postępowali według zmienionych procedur. Wszystko to miało na celu udoskonalenie i uszczelnienie ochrony. Sprawa bezpieczeństwa miała być również przedmiotem spotkania Cedrica z Estermanem w dnia 4 maja 98 roku, który za sprawą awansu od kilku godzin mógł decydować o sprawach gwardii. Po zamachu na Ojca Świętego Esterman był pewien, że w spisku brał udział ktoś z bliskiego otoczenia papieża. Nie wiedział tylko kto, dlatego prowadził prywatne śledztwo. Przyglądał się zachowaniu poszczególnych gwardzistów i szukał kreta w Watykanie. Tak samo jak Tornej, miał być zwolennikiem zmian w systemie papieskiej ochrony, która, jak się okazało, nie była wystarczająco szczelna. Zamachowiec usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Śledztwo wykazało, że Ali Agcza nie działał sam. A zamach był wynikiem wewnętrznego spisku na życie Jana Pawła II. W hotelowym pokoju śledczy zabezpieczyli dziennik, ali Akce. W środku znajdował się dokładny rozkład dnia papieża, razem z precyzyjną topografią kuri rzymskiej, apartamentów papieża i jego bliskich współpracowników. Nie były to informacje ogólnodostępne. Co więcej, rzadko kto w Watykanie miał do nich dostęp. Oznaczało to, że Turek musiał otrzymać dane od kogoś z bliskiego otoczenia Ojca Świętego. Tego samego zdania był Esterman i przez lata próbował na własną rękę dopaść informatora. Jezuita Robert Graham przez 5 lat pracował nad raportem na temat inwigilacji Watykanu przez służby specjalne. W 1997 roku przedstawił go papieżowi. Ten po zapoznaniu się nakazał raport utajnić. Został on następnie złożony w sekretariacie stanu. Dostęp do niego miało tylko kilka osób w państwie: Ojciec Święty, sekretarz stanu, gubernator państwa miasta watykańskiego i dowódca gwardii szwajcarskiej. Esterman, na chwilę przed egzekucją, został awansowany na dowódcę gwardii. Co za tym idzie, miał w końcu dostęp do tajnego raportu który mógł go przybliżyć do rozwiązania zagadki zamachu. Pogłoski głoszą, że od razu chciał się zapoznać z rzeczonym dokumentem i zdemaskować spiskowców biorących udział w zamachu na Jana Pawła II. Co więcej, Esterman z dnia na dzień uzyskał dostęp do skrzętnie skrywanych tajemnic Stolicy Apostolskiej. Ktoś mógł się obawiać, co z tą wiedzą zrobi. Ferdinando Imposimato, włoski prokurator prowadzący śledztwo w sprawie zamachu na Ojca Świętego, był zdania, że śmierć Estermana była ściśle związana z majowym zamachem na Ojca Świętego. Podobno Imposimato był ostatnią osobą, która rozmawiała z Estermanem po nominacji. Alois miał zdradzić prokuratorowi w sekrecie, że wybiera się do Stanów Zjednoczonych, gdzie podzieli się szokującą wiedzą z tamtejszymi służbami. Mówi się również, że Esterman mógł poznać wstydliwe tajemnice Finansów Watykanu oraz kluczowe nazwiska osób zamieszanych w pranie pieniędzy. Zainteresowani nie mogli pozostać obojętni i dopuścić do wycieku tych rewelacji. Należało szybko ucieszyć Estermana. Niektórzy łączą historię Estermana ze śmiercią Jana Pawła I. Papież był głową kościoła zaledwie 33 dni. Jego odejście dla wielu było podejrzane, biorąc pod uwagę fakt, iż Ojciec Święty chciał również zbadać tajemnice finansów Watykanu. Chodzą słuchy, że i jego śmierć nie była przypadkowa. W przeszłości Watykan był świadkiem różnych dziwnych zgonów, o których mogłyby powstać osobne materiały. Nieoczekiwanie niemiecki Berliner Kurier opublikował informację, że Esterman od 1979 roku był szpiegiem enerdowskiej Stasi o kryptonimie Werder. Gladys natomiast miała być agentką sowieckiego KGB. Małżonkowie mieli wiedzieć o swojej wzajemnej agenturze. Esterman miał się kierować pobudkami czysto finansowymi. W latach 1980-1984 Alois miał kilkukrotnie przekazać poufne informacje do na wschodniego. Raporty docierały do stolicy Niemiec w skrytce pocztowej nocnego pociągu relacji Rzym-Innsbruck. Estermanowie mieli być sowicie wynagradzani za swoją agenturę, a majątek zdeponowali w skrytce w New Jersey. Resztę oszczędności ulokowali w Banku Watykańskim. Sama Gladys miała rachunek w Moskiewskim Banku Narodni, gdzie zgromadziła 800 tysięcy franków szwajcarskich. Pieniądze miały być przelewane z banków Bułgarii. Mówi się, że małżeństwo planowało opuścić Watykan i osiedlić się w Stanach Zjednoczonych pod zmienioną tożsamością. O ich agenturze miał dowiedzieć się Cedric Torney. Podobno zwierzył się na ten temat swojemu przyjacielowi, francuskiemu dziennikarzowi. Mówi się też, że para została zdemaskowana przez wywiad włoski. Esterman miał nawet poinformować o tym swojego rosyjskiego oficera. Na małżeństwo wydano wyrok śmierci. Krążyły pogłoski, że na chwilę przed zabójstwem ktoś opróżnił sejf w mieszkaniu Estermana. To, co znajdowało się w środku, do dziś budzi pytania i spekulacje. Jednak, jak czytamy w artykule Leszka Szymowskiego, czy śmierć Stermana miała związek z jego współpracą ze Stazji? Niekoniecznie. Gdy w 1998 roku oficer zginął, Stasi od prawie 9 lat nie istniała. NRD było już na śmietniku historii, a rola służb specjalnych tego kraju w tuszowaniu zamachu na Jana Pawła II była badana przez historyków. Natomiast w książce Kryminalna Historia Watykanu. Czytamy, iż po upadku NRD Esterman miał przejść na służbę do KGB. Jak możemy przeczytać w tej samej publikacji autorstwa Arkadiusza Stępiny i Artura Nowaka, do której kupna oczywiście zachęcam, gdyż jest kopalnią wiedzy na temat ciemnej strony Watykanu, czytamy. Grupa anonimowych księżyc Watykanu wysunęła hipotezę, że Esterman padł ofiarą walk o władzę w Watykanie. Pułkownik miotał się, bo był szantażowany. Z jednej strony przez konserwatywne Opus Dei, a z drugiej przez liberalną, masońską Koterię Watykańską. Obydwie frakty rywalizowały ze sobą o wpływy w Watykanie, w tym także w szeregach gwardii i żandarmerii. Mówi się, że macki tajnego stowarzyszenia oplatały coraz większą część oficjeli Watykanu. Aby zapewnić sobie jeszcze większe wpływy. Opus Dei chciał mieć na stanowisku komendanta swojego człowieka. Liczyli na Estermana. Jednak liberalna masońska koteria blokowała awans przez blisko 9 miesięcy. Finalnie, może nawet pozbywając się Alojza. Co więcej, matka Cedrica zeznała, że jej syn rok przed śmiercią poinformował ją, że wraz z dwoma innymi gwardzistami prowadzi śledztwo które ma na celu zdemaskowanie wpływu Opus Dei na Gwardię Szwajcarską. Niektórzy są zdania, że cała historia to spisek wysoko postawionych ludzi w Watykanie. Sprytnie przygotowana egzekucja Estermana, którego awans komuś bardzo przeszkadzał. Miał on paść ofiarą zawodowego zabójcy. Ów najemnik miał tego dokonać z dwoma pomocnikami. Podobno byli nawet świadkowie, którzy widzieli podejrzanych mężczyzn, ale nie zgodzili się zeznawać. 4 maja Cedric skończył służbę o 9 wieczorem. To właśnie wtedy został ogłoszony i prawdopodobnie zawleczony do piwnicy. Nieznani sprawcy następnie podrzucili jego zwłoki do mieszkania Estermana, pozorując rozszerzone samobójstwo. Kluczowy w tej sprawie jest Awans Estermana, który z dnia na dzień otrzymał dostęp do największych tajemnic Watykanu. On sam do grobu zabrał jeszcze jedną tajemnicę. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co wysądzicie o całej sprawie. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę, jest to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam, im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.